Zapoznaj się z zasadami sortowania odpadów w gminie Siewierz i przyczyń się do zachowania różnorodności biologicznej na jej terenie. Gmina Siewierz dla zachowania różnorodności biologicznej realizuje projekt pod nazwą Zagłębiowski Park Linearny. Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Przemszy i Brynicy, gmina Siewierz, polegający na ochronie różnorodności biologicznej Doliny Rzek Przemszy i Brynicy poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. W ramach projektu planuje się utworzyć atrakcyjny obszar o szerokim oddziaływaniu – przyrodniczym, zdrowotnym, rekreacyjnym, z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych tego obszaru, to jest parku miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, terenem Szpitala Chorób Płuc, a rzeką Przemszą. Bardzo ważnym elementem w realizacji tego projektu jest ograniczenie zagrożenia dla środowiska gminy poprzez skuteczną realizację przez mieszkańców zasad gospodarki odpadami. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów to większa korzyść dla środowiska, wzrost atrakcyjności terenów zielonych. Przyjrzyjmy się temu, jak gmina Siewierz zorganizowała gospodarkę odpadami i jak pomaga to ochronić bioróżnorodność w gminie. Polska od lat rozwija systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Nakłania nas do tego wspólnota krajów Unii Europejskiej, ale też zdrowy rozsądek. Domowe odpadki to nie tylko śmieci, to również surowce, które mogą być wykorzystane jeszcze raz. W ten sposób mamy szansę poprawić stan środowiska i zadbać o nasze portfele. Skuteczne sortowanie odpadów może pomóc w obniżeniu kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. Od 1 stycznia 2019 roku gmina Siewierz wprowadza w życie nowy system postępowania z naszymi domowymi odpadami. Będziemy segregować do 4 worków lub pojemników. Dzięki temu segregacja będzie dokładniejsza. Władze gminy robią też krok w stronę mieszkańców. Namawiają ich do kompostowania odpadów zielonych z ogrodów oraz innych odpadów biodegradowalnych i przekazują po raz kolejny nieodpłatnie przydomowe kompostowniki. Już niedługo będziemy wrzucali papier i tekturę, gazety, czasopisma, książki, foldery i zeszyty do worka pojemnika niebieskiego. Szkło opakowaniowe, butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach do zielonego. Tworzywa sztuczne, a więc butelki po napojach, po chemii domowej, plastikowe nakrętki, metal, ale także kartony po napojach do żółtego. Odpady biodegradowalne to jest odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe do worka pojemnika brązowego. Nie wrzucamy odpadów zielonych z ogrodów, to jest skoszonej trawy, liści, gałęzi. Odpady te kompostujemy w przydomowym kompostowniku lub oddajemy do PSZOK-u. Odpady, których nie da się wysegregować, np. popiół, pampersy, stłuczony talerz, wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Większość odpadów jest łatwo rozdzielić. Gdzie wrzucić gazety, plastikowe opakowania czy butelki, to dla większości z Was oczywistość. Czasem jednak zdarzają się nietypowe sytuacje. Zdarza się, że zbije się nam talerz. Tego szkła nie należy wrzucać do zielonego worka lub pojemnika. Należy je wrzucić do pojemnika na odpady komunalne zmieszane. Do pojemnika na szkło powinniśmy wrzucać tylko opakowania, butelki, słoiki. Nie ma mowy o zbitej szybie czy żarówce. Wszystkie odpady, które nie powinny być wrzucane do pojemników, worków wystawianych przed nieruchomość w dniu ich odbioru, możecie wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tak zwanego PSZOK-u. Dlatego raz na jakiś czas warto na przykład w drodze do pracy zawieźć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tak zwane PSZOK-i to miejsca, gdzie każdy mieszkaniec gminy w ramach ponoszonej opłaty śmieciowej może przywieźć wszystko, co jest w stanie wysegregować, a nie powinno być umieszczone w pojemniku na odpady zmieszane. Wszystkie rzeczy, które widzicie, najlepiej przywieźć właśnie tu. Opony, gruz, stare sprzęty, oleje, farby.
Rzeczy te nie mogą znaleźć się w domowym koszu. Niewielkim wysiłkiem można zadbać o to, by nie zanieczyściły środowiska. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację śmieciową, ma prawo w ramach opłaty śmieciowej co roku pozbyć się w ten sposób do 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne powstałe z remontów prowadzonych samodzielnie. Do PSZOK można przywieźć również opony, a od 1 stycznia 2019 roku tylko w ilości 4 sztuk rocznie, leki, tekstylia, baterie, farby i oleje, a także wszystkie inne odpady objęte systemem. Większość mieszkańców gminy zbiera w ciągu roku sporo odpadów zielonych. Większość ma też możliwość kompostowania ich na swoim terenie. Mieszanie takich odpadków np. z fusami po kawie daje po paru miesiącach świetny nawóz do domowego ogródka. Polecamy jednak unikać kompostowania mięsa. Dzięki takiemu postępowaniu mamy czystszy śmietnik, w którym nie ma też przykrych zapachów. Gmina zachęca do tego i ułatwia prowadzenie domowego kompostowania, przekazując mieszkańcom specjalne pojemniki, które ułatwiają proces i pomagają utrzymać porządek koło domu. Jeśli jednak ktoś nie ma możliwości kompostowania na nieruchomości albo nie jest w stanie dbać o to regularnie, wszystkie odpadki pochodzące np. z koszenia trawnika czy też przycinania gałęzi może zawieźć w ramach ponoszonej opłaty śmieciowej do PSZOK-u. Takie działania pozwalają gminie obniżyć koszty prowadzenia gospodarki odpadami i dzięki temu utrzymywać opłatę śmieciową na stabilnym poziomie. Do domów wielorodzinnych śmieciarki po odbiór odpadów przyjeżdżają raz na tydzień. Do obiektów jednorodzinnych i rekreacyjnych śmieciarka zajeżdża najrzadziej raz w miesiącu. Raz w roku w Waszej okolicy pojawia się też samochód odbierający odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne. To krok w stronę tych, którzy nie mają dużego auta albo w ogóle z niego nie korzystają. Żeby pozbyć się takich odpadów, wystarczy wystawić je w określonym terminie. Pamiętajcie też, że jeśli wymieniacie sprzęt domowy, to na przykład po zakupie nowej pralki, starą musi od Was odebrać sklep sprzedający nową. Szanowni Państwo, sortowanie odpadów domowych i odpowiedzialne pozbywanie się tych nietypowych to wyzwanie dla gminy Siewierz, któremu nie sprosta bez Waszego udziału. To Wy wykonujecie najważniejszą pracę, rozdzielając odpady w domu. Wiemy, że zależy Wam na tym, żeby nasza przyroda miała się dobrze, żebyśmy w lasach nie znajdowali porzuconych dziko śmieci. Razem realizując system gospodarki odpadami możemy zadbać o gminę Siewierz i jej okolice. Wszyscy będziemy się czuli z tym dobrze. Dzięki Waszemu wysiłkowi więcej surowców wtórnych uda się uratować. Dziękujemy za Wasze dobre chęci.